Dzień dobry, jest środa, 9 stycznia. Maria Jęczmyk, rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streameo. Kowary przyciągają przedsiębiorców. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w niedzielę. Od stycznia bieżącego roku w Kowarach obowiązywać będzie nowa, niższa stawka podatku od środków transportowych. W ten sposób władze chcą przyciągnąć firmy transportowe do rejestrowania się w mieście nad Jedlicą. Kowary stają się miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców. Pierwszym tego symptomem jest wprowadzenie przez miasto niskich stawek podatku dla firm z branży transportowej i przewozowej. Stosowna uchwała została podjęta 14 grudnia 2018 roku, a mocy prawnej nabrała z dniem 1 stycznia. W związku z tym, że na terenie miasta Kowary funkcjonuje wiele firm przewozowych, transportowych, firm, które mają duże samochody, a swoje środki transportu niekoniecznie rejestrowali w Kowarach, czyli płacili podatki w Kowarach. Wyszliśmy w stosunku do nich. To obniżenie jest ogromne. Dla niektórych było zaskoczeniem, ale my chcemy, żeby ci, którzy mieszkają w Kowarach, żyją w Kowarach, niszczą drogi w Kowarach, też płacili podatki w Kowarach. Ukłon w stronę transportowców. W zależności od rodzaju środka transportowego, jego tonażu, mówimy tutaj o kwocie nawet 500 do 1000 zł zmniejszeniu obciążeń. Włodarze miasta wprowadzając niższe stawki podatku chcą przyciągnąć do siebie inne przedsiębiorstwa z gmin ościennych. Nie ukrywają też, że liczą na powrót kowarskich firm, które na przestrzeni ostatnich lat przeniosły swoją działalność. No niestety przez ostatnie 4 lata kilkanaście firm zaczęło rejestrować swoje podmioty w innych miejscowościach, w innych gminach. Dla nas jest to duża strata rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z nowej oferty niższych stawek podatkowych i zarejestrować swoje firmy w Kowarach, z pomocą czekają pracownicy Urzędu Miasta. W Urzędzie Miejskim w referacie dochodów jest osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami w zakresie środków transportowych, która służy pomocą na każdym etapie prowadzonej działalności i pomocy przy wypełnianiu deklaracji podatkowej, czy służy informacją organizacyjną. Nowe stawki podatku od środków transportowych dostępne są także na stronie internetowej miasta Kowary. Już w najbliższą niedzielę zagra największa orkiestra serc. Na całym świecie zbierać będziemy fundusze na doposażenie specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Jeleniej Górze przygotowano wiele atrakcji w 3 miejscach. W niedzielę 13 stycznia w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W akcję włączyła się także Jelenia Góra. W tym roku imprezy odbędą się w 3 miejscach. Harcerze przygotowali od godziny 12 szereg atrakcji na Placu Ratuszowym. Nowością będzie kręcenie kilometrów na trenażerach. Na Placu Ratuszowym odbędzie się w godzinach od 12 do 15 harcerski piknik rodzinny. To jest taka oferta dla całych rodzin. Będzie mnóstwo gier, mnóstwo zabaw, konkursy z nagrodami. Będzie loteria fantowa, w której każdy los wygrywa. Będzie też ciepły posiłek podawany z kuchni polowej, czyli grochówka, a także bigos. Będzie strzelnica sportowa. Będzie oczywiście miasteczko ruchu drogowego, pokazy czy to straży pożarnej, czy to firmy DiveMed. Na poligonie odbędą się orkiestrowe jelenie wraki. Będzie można wybrać przejażdżkę wrakami lub samochodami terenowymi. Łącznie do dyspozycji będzie 45 samochodów. Będą to bezpieczne wyścigi, ale myślę, że dostarczą dużo adrenaliny i dużo emocji naszym pasażerom. Będzie można zasiąść w fotelu pilota naszych wraków i przejechać się z nami po torze. W sobotę jeden ze sztabów organizuje biforkę, czyli pokaz talentów połączony z licytacjami w Galerii Sudeckiej od godziny 12 do 18. Będą występy jeleniogórskich artystów, będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, będzie można zrobić sobie fotkę za wrzut do puszki, będzie można wylicytować voucher na zaprojektowanie wnętrza, będzie można wylicytować lot balonem, skok na bungee oraz wiele gadżetów przekazanych przez fundację z Warszawy.
Od godziny 15 w Jeleniogórskim Centrum Kultury na dużej scenie zaprezentują się wokaliści, zespoły i tancerze w różnym wieku. Ich występy przeplatane będą licytacjami. W JCK tradycyjnie już znajdować się będzie także nasze studio telewizyjne, z którego na żywo relacjonować będziemy to, co się dzieje w regionie. Zapraszamy, przyjdźcie do nas i podzielcie się swoimi wspomnieniami dotyczącymi Wielkiej Orkiestry lub po prostu pozdrówcie na antenie znajomych. Ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest tak naprawdę wspólnota i wspólnotowość. Wydaje mi się, że jeśli kreujemy tą wspólnotę przede wszystkim w wymiarze lokalnym, ona tak naprawdę procentuje później w sferze zarówno społecznej, jak i globalnej. Więc wydaje mi się, że to również jest bardzo istotny akcent na to, że to ci wykonawcy również zgłaszają się do nas i chcą występować, chcą pomagać, chcą, żeby ten ich występ podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był taką malutką cegiełką, którą dokładają od siebie. W samej tylko Jeleniej Górze kwestować będzie 400 wolontariuszy. 7 z nich posiadać będzie terminale płatnicze. Najmłodszy nasz wolontariusz ma 2 latka, najstarszy ponad 70. Wolontariusze sami się zgłaszają, z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. W tym roku 175 wolontariuszy zebraliśmy w zasadzie w 4 dni. Sztaby postarały się o wyjątkowe przedmioty do licytowania. Będzie m.in. lot samolotem, balonem, kolacja z Robertem Biedroniem i ulubione nie tylko przez najmłodszych maskotki i torty. Prezydent Jeleniej Góry także przygotował coś szczególnego. Przekazałem dwa przedmioty. Dwa przedmioty to są dary z naszych miast partnerskich, z miasta partnerskiego w Chinach, Changzhou i Władimir z Rosji. I to jest, obydwa są ręcznie wykonane. Bardzo piękne, jedna to jest cerkier ręcznie z taką specjalną techniką wykonana, właśnie to jest z Władimira, a drugie to jest jeden z takich elementów tradycji chińskiej właśnie z miasta Changzhou, jednej z dzielnic tego miasta, wykonana taka szarfa ręcznie, bardzo piękna, także gorąco zapraszam do licytacji. No i trzecią to jest przeze mnie osobiście propozycja spędzenia ze mną obiadu. Zapraszam na obiad osobę, która wylicytuje wraz z osobą towarzyszącą. W zeszłym roku w Jeleniej Górze udało się zdobyć niecałe 300 tysięcy złotych. Czy uda się pobić rekord? Tego dowiemy się w poniedziałek, a ten wyjątkowy dzień zakończy laserowe światełko do nieba. Wielka Orkiestra jeszcze nie zaczęła grać, a już przekazała Jeleniogórskiemu Szpitalowi łóżka dla rodziców małych pacjentów oraz pompy infuzyjne. Oddział pediatryczny otrzymał 15 rozkładanych łóżek dla rodziców i opiekunów chorych dzieci od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A to wszystko dzięki dramatycznemu apelowi pana Gniewka Oblickiego na portalu społecznościowym i załączonemu do niego zdjęciu z pobytu żony i półtorarocznego synka w szpitalu. Takie widoki to już przeszłość, mówi Halina Turska, pielęgniarka oddziałowa. Rodzice nie będą musieli już pod łóżkami spać, na karimatach. Będą mogli sobie spokojnie dziecko nakarmić, przytulić, utulić do snu. Jest im wygodnie. Jak rodzic jest zadowolony, to dziecko jest zadowolone i inaczej przebiega leczenie dzieci. Nie mamy wtedy, nie ma stresu, rodzic się nie stresuje, a wiadomo, że stresy przejmują też dzieci. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Poza fotelami oddział otrzymał także pompy infuzyjne. Pompy infuzyjne to są podstawowym sprzętem, który jest używany w oddziałach szpitalnych. Wykorzystywany jest do bezpośredniego leczenia. Są bardzo przydatne, na przykład w takich ciężkich stanach, gdzie musi iść bardzo mała ilość leku w jakimś odpowiednim czasie. I to musi być precyzyjnie podane. Wtedy stosujemy te pompy infuzyjne. Warto zauważyć, że oddział pediatryczny Jeleniogórskiego Szpitala zmienił się w ostatnim roku nie do poznania. Wykonany został gruntowny remont, a aktywne mamy uszyły kolorowe zasłonki oraz kupiły m.in. koce dla rodziców i pościel dla dzieci. Jednak to nie jedyny oddział w lecznicy, który potrzebuje wsparcia. W tej chwili bezwzględnie prosilibyśmy o takie wsparcie, jeśli chodzi o oddział medycyny paliatywnej. Myślimy o pomalowaniu tego oddziału, żeby był taki, stwarzał taki klimat domowy, kolorowy. Także w tej chwili to dla nas jest takim priorytetem, jeśli chodzi o oddziały. Jak widać, pomóc Jeleniogórskiemu Szpitalowi, a co za tym idzie nam samym, można na różne sposoby. Najbliższa okazja nadarzy się już 13 stycznia. Tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierać będzie pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Jelenia Góra znalazła się na liście dotyczącej deglomeracji stworzonej przez wicepremiera Jarosława Gowina. Do naszego miasta miałyby zostać przeniesione niektóre urzędy centralne. Wicepremier Jarosław Gowin wymienił Jelenią Górę jako jedno z miast, do których miałyby zostać przeniesione urzędy centralne i ważne instytucje, których obecnie siedziba znajduje się w Warszawie. Pomysł deglomeracji ma tyle zwolenników, co przeciwników. Tymczasem tak Jerzemu Łużniakowi, jak i opozycyjnemu Prawu i Sprawiedliwość pomysł się podoba. Ja jestem gorącym zwolennikiem decentralizacji, większej swobody samorządom, więcej swobody dla więcej podejmowania decyzji właśnie tutaj na dole, bo my na dole wiemy lepiej, co mieszkańcy potrzebują. A nie, kiedyś już mieliśmy takie centralizowanie całkowite. Był komitet centralny, była partia, teraz też są partie. Był rząd, który decydował za samorządy tutaj na dole i wtedy samorządności nawet nie było, tylko centralnie wszystko było podejmowane, były decyzje, gdzie będzie na przykład, że ulica w Jeleniej Górze będzie remontowana, podejmowano w Warszawie decyzje, a nawet nie wiedzieli, niektórzy nawet nie wiedzieli, gdzie jest Jelenia Góra, a co dopiero jakaś ulica, na przykład Wojska Polskiego. My jako Jelenia Góra jesteśmy tak przez lata troszeczkę marginalizowani. Żadna instytucja nie ma swojej siedziby w Jeleniej Górze, nawet jakiegoś takiego dużej komórki. Proszę zwrócić uwagę, Wałbrzych, ZUS jest w Wałbrzychu, ZUS jest w Legnicy. Jako oddziały w Jeleniej Górze jest tylko inspektorem. Mam taki pewien pomysł i zachęcam, i nasi wicemarszałkowie też będą zachęcali cały zarząd województwa, aby być może któraś z instytucji marszałkowskich przyniosła się do Jeleniej Góry. Proszę zwrócić uwagę, że Wałbrzych ileś lat temu wywalczył sobie, że Wojewódzki Urząd Pracy jest w Wałbrzychu i filie są w Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu. Tak? Koleje Dolnośląskie swoją główną siedzibę mają w Legnicy. Natomiast Jelenia Góra nie ma żadnej instytucji, ani marszałkowskiej, ani takiego dużego państwowej. Wszystko to w Jeleniej Górze, jeżeli jest to jakaś delegatura, filia, oddział zamiejscowy. I my przez lata jesteśmy bardzo mocno jako miasto po prostu marginalizowani. Listę instytucji, które miałyby zostać przeniesione m.in. do stolicy Karkonoszy, poznamy jeszcze w styczniu. Na dzisiaj to już wszystko, a ja bardzo dziękuję za uwagę. W imieniu Klaudii Rusek zapraszam na kolejne wydarzenia w piątek.